Ilona Małek, witam i zapraszam na rozmowę Telewizji Rzeszów. Przed chwilą w telegraficznym skrócie widzieliśmy to, co będzie działo się od czwartku do niedzieli w Rzeszowie w ramach projektu Europejski Stadion Kultury, a ze mną moi goście. Pani Justyna Sokołowska, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Rzeszowie i zastępca prezydenta Rzeszowa, pan Stanisław Sienko. Witam serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dzień tak dobry. Jak mówiłam, telegraficzny skrót, a teraz szerzej o tym, co będzie działo się od czwartku do niedzieli w Rzeszowie. Szanowni państwo, będzie realizowany bardzo duży projekt, który należałoby wspomnieć o genezie tego projektu. I to się projektu. Zaczęło, prawda? Bo to jak był 2012 rok, prawda? Europejski... W ramach Euro 2012 i nagle... Z inicjatywy ministra Zdrojewskiego i pana Tadeusza Ferenca, prezydenta naszego miasta, powstał ten projekt, który miał promować Euro 2012, które odbywało się, jak wszyscy wiemy, w Polsce. Tamten projekt się zakończył, ale zakończy po raz czwarty mamy Europejski Stadion Kultury. Tak, ale nie chcieliśmy z tego projektu zrezygnować i znaleźliśmy taką wspaniałą nić współpracy pomiędzy Polską a krajami wschodu. Dlatego w ubiegłym roku Europejski Stadion Kultury miał tytuł Wschód Kultury. Sprawdziły się duety, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi oglądało to na stadionie miejskim. Podjęliśmy decyzję, że te duety mogą być marką tego projektu. Liczymy na to, że ten projekt w tym roku będzie się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem, ale również go będziemy realizować w latach przyszłych. W sumie kilkuset artystów zaprezentuje się podczas tych czterech dni. Jak wyglądał dobór projektów, dobór artystów w tym roku? No, przede wszystkim musimy wyjść z tego, że Wschód Kultury w Rzeszowie, czyli nasz festiwal, składa się z dwóch części. Jedna część to jest, tak jak pan prezydent powiedział, to jest koncert główny na Stadionie Miejskim. Natomiast druga część to są wszystkie wydarzenia, które towarzyszące, które mają miejsce w przestrzeni miejskiej, czyli w różnych miejscach na terenie miasta Rzeszowa i trwać będzie ten cały festiwal od czwartku do niedzieli. Natomiast dobór projektów, które są realizowane na terenie miasta, odbywał się przy tej edycji w ten sposób, że ogłosiliśmy konkurs skierowany głównie do instytucji pozarządowych i instytucji kulturalnych. Konkurs był ogłoszony na jesieni zeszłego roku i spłynęło na niego ponad 40 projektów, przy czym każdy z tych projektów był interdyscyplinarny. Praktycznie na każdy składały się różne elementy i taniec, i koncerty, i warsztaty. Także były bardzo interesujące projekty. I z tych ponad 40 projektów wybraliśmy do realizacji w sumie 18. I na te 18 projektów składa się 7 koncertów plenerowych, pomijając oczywiście koncert główny, warsztaty, taniec, teatr, 4 wystawy fotograficzne. Także naprawdę jest bardzo bogaty program w tym roku. W sumie naliczyliśmy 58 różnych wydarzeń. Duże wydarzenia artystyczne. Panie prezydencie, to też świetna promocja miasta. Czy można powiedzieć, że Europejski Stadion Kultury to już jest taka marka Rzeszowa? Ja powiem tak, że oprócz tej uczty kulturalnej, którą będziemy mieli, program właściwie podała pani dyrektor. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem będzie koncert główny o 21 w piątek na Stadionie Miejskim, ale jest to przede wszystkim promocja naszego miasta. Przez te 4 edycje właściwie i Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Miasto Rzeszów dopracowało się już konkretnej marki tego wydarzenia. Zresztą jak jesteśmy gdziekolwiek w kraju, to już o tym projekcie osoby, które uczestniczyły albo przynajmniej zobaczyły w telewizji, wiedzą, że taki projekt jest realizowany w naszym mieście. Trzeba również dodać do tego, że ten projekt realizowany jest wspólnie z miastem Lublin i z miastem Białystok, które są miastami, trzy miasta są miastami Polski Wschodniej. I ta współpraca się układa bardzo dobrze i ten projekt jest ciągle rozwijany. Także myślę, że nie tylko w tych trzech miastach, ale w całej Polsce, w całej Europie chcemy, żebyśmy byli znani i chcielibyśmy, żebyśmy byli znani od tej strony kulturalnej. To ja od razu zapytam, jak dużej liczby osób spodziewacie się państwo w tym roku? W tamtym roku na samym koncercie głównym mieliśmy ponad 30 tysięcy osób, a we wszystkich projektach brało udział ponad 50 tysięcy osób. Zależy to od wielu czynników i chcielibyśmy, żeby ta liczba osób, które wezmą udział w całym projekcie, co najmniej z tamtego roku się powieliła. Mówiliśmy o tym koncercie, gdzie artyści wystąpią w tak zwanych kolektywach, prawda? To był pomysł jeszcze z roku 2012, on się bardzo publiczności spodobał. Będzie też w tym roku. Tak.
postanowiliśmy powtórzyć formułę kolektywu, dlatego że ona gwarantuje, że ten festiwal jest inny niż wszystkie festiwale w kraju. Stanowi po prostu jest takim wyróżnikiem. Ta formuła się przyjęła. Zespoły, artyści, no nawet do tego stopnia ta współpraca się nawiązała, że niejednokrotnie nawiązuje się również przyjaźnie między nimi. Także no, jest to taka fajna I ta współpraca jest też później kontynuowana, prawda? Tak, to nie jest, jednorazowe wydarzenie, przygotowanie jednego koncertu, jednego projektu, tylko ono jest potem kontynuowane w przyszłości. Powiedzcie mi Państwo, ponieważ tych imprez jest strasznie dużo, co zrobić, żeby ich nie przegapić? Ja wiem, że one będą też pokazywane na antenie między innymi Telewizji Rzeszów, na antenie ogólnopolskiej, ale jeżeli ktoś chciałby przyjść, zobaczyć, co, gdzie szukać informacji, żeby nie przegapić tego, co najciekawsze? Przede wszystkim staraliśmy się tak ułożyć program, żeby nie nachodziły na siebie najważniejsze wydarzenia, czyli jeżeli ktoś nawet chciałby wziąć udział we wszystkich, także praktycznie jest to możliwe. Natomiast cały program chronologiczny i zgodnie według projektów ułożony jest dostępny na stronie internetowej wschodkultury.eu w zakładce Rzeszów. Co nowego w tym roku? Coś, czego jeszcze nie było podczas Stadionu Kultury? Na pewno taką nowością jest Polsko-Ukraińskie Forum Młodych Bibliotekarzy. Jest to projekt zgłoszony przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. Opiera on się przede wszystkim o taką część konferencyjną, o współpracę pomiędzy bibliotekarzami z Rzeszowa i ze Lwowa. Jest to tak praktycznie, można powiedzieć, wymiana doświadczeń w prowadzeniu nowoczesnej biblioteki. Panie Prezydencie, czy ma Pan już zapewnienie, że ta formuła festiwalu będzie kontynuowana i że w przyszłym roku także będzie Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie? Panie redaktor, ciągle prowadzimy rozmowę z Ministerstwem Kultury, bo tutaj trzeba dodać, że cały projekt kosztuje 3 miliony złotych, z tego 2 miliony złotych daje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My jako miasto dokładamy 1 000 000 złotych. Wstępne potwierdzenie, że w przyszłym roku będziemy kontynuować ten projekt, mamy, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak uda się nam w tym roku zrealizować ten projekt i jak sytuacja będzie finansowa dalej wyglądała. A jak wygląda współpraca z Inkubatorem Kultury? No, Rzeszowski Inkubator Kultury jest przedsięwzięciem, które pojawiło się właśnie, było wynikiem zeszłorocznego Europejskiego Stadionu Kultury. Bardzo fajnie się sprawdza. Jest to takie miejsce, gdzie każdy, kto chce tworzyć kulturę, przede wszystkim jest adresowany do osób młodych, do licealistów, do studentów, może po prostu przyjść, zgłosić własny projekt, brać udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach. I tutaj również podczas tegorocznego Wschodu Kultury Inkubator ma swoją propozycję. Również będzie ona bardzo interesująca już na terenie właśnie tam Inkubatora w Estradzie Rzeszowskiej. Natomiast tutaj jeszcze tak troszeczkę uzupełniając statystykę, to powiem, że naliczyliśmy w sumie 430 artystów, którzy będą występować w tegorocznej odsłonie Wschodu Kultury. I będą to artyści z 12 krajów. Poza Polską będzie to Gruzja, Ukraina, Rumunia, Niemcy, Izrael, Indie, Mołdawia, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan i Słowacja. To ja jeszcze wrócę do tych nowych pomysłów, bo wiem, że też rzeszowscy studenci się zaangażowali w tym roku w Europejski Stadion Kultury i też mają swój pomysł, żeby tutaj artystycznie zaistnieć. Bardzo ciekawy projekt w tym roku. Praktycznie jest on kontynuacją zeszłorocznego projektu studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, natomiast w tym roku już na bardzo dużą skalę. To jest tak zwany Plac Sztuki. 8 kontenerów już w tym momencie stoją na bulwarach rzeszowskich, gdzie będzie można uczestniczyć właśnie też w tworzeniu sztuki, tak można to powiedzieć. Każdy z kontenerów będzie samoistną galerią sztuki i w tym projekcie biorą udział również studenci z Ukrainy. Ale jeszcze uzupełniając panią dyrektor, to bardzo ważną informacją jest fakt, że bardzo wiele osób z Rzeszowa, z województwa podkarpackiego jest zaangażowany w realizację tego projektu. Kuratorzy poszczególnych małych projektów to są z reguły osoby, które mieszkają w Rzeszowie bądź w województwie podkarpackim. I to jest najważniejszą cechą tego całego projektu, ponieważ jak pamiętamy wszyscy 4 lata temu, większość osób, która była czy kuratorem, czy organizatorem, czy wykonawcą, to były to osoby z zewnątrz. A teraz jednak jeżeli osoby z Rzeszowa czy z województwa podkarpackiego są w tym projekcie, to utożsamiają się z naszym miastem i tworzą właśnie tą markę dla naszego miasta, dla województwa podkarpackiego, tak jak powiedziałem, na cały nasz kraj, a niejednokrotnie nawet i na Europę. Jak Państwo myślicie, czy ten koncert Gramy dla Ukrainy w tym roku będzie miał szczególny, symboliczny wymiar? Ja myślę, że gwiazda, która jest na ten koncert główny, przyciągnie bardzo dużo
osób nie tylko młodych, ale projekt jest tak zorganizowany, że te kolektywy pozwolą na to, żeby osoby od 2 lat do bardzo wielu wzięły udział w tym koncercie głównym, a ta gwiazda to jest gwiazdą, która przede wszystkim ściągnie ludzi młodych, ale ta zabawa, która odbywa się będzie na Stadionie Miejskim, jest taką zabawą, że wszyscy, którzy przyjdą na Rzeszowski, na Miejski Stadion przy ulicy Hetmańskiej, będą się dobrze bawić. To co, pozostało nam zaprosić wszystkich na Europejski Stadion Kultury, przypomnijmy, od czwartku do niedzieli, a jeśli ktoś nie będzie mógł przyjść, oczywiście relacje na naszej antenie, w naszych kronikach od piątku do niedzieli, a w sobotę od 11 do 14 na antenie ogólnopolskiej. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję bardzo.